Pozdrowienia z Dublina, miasta, które w najbliższym czasie będę nazywać domem. Dlaczego tutaj jestem i co mnie w Dublinie urzekło, tego wszystkiego dowiecie się z dzisiejszego filmu, więc nie przedłużajmy już. Witam Was na kanale Wałkowanie Świata i zaczynamy. Po ostatnim Q&A należy Wam się chyba małe wyjaśnienie. Co takiego się stało, że wyprowadziłam się z ciepłych Wysp Kanaryjskich i zamieszkałam w zimnej i deszczowej Irlandii? Chociaż, jak dzisiejsza aura pokazuje, nie jest tutaj wcale tak źle. Ja bardzo szybko adaptuję się do nowych miejsc, ale jest mi niesłychanie ciężko zapuścić gdziekolwiek korzenie, więc po prostu po kilku miesiącach mieszkania na Wyspach Kanaryjskich poczułam, że pora ruszać w dalszą drogę. Mieszkałam już w Niemczech, pomieszkałam trochę w Hiszpanii, więc stwierdziłam, że teraz czas na Szmaragdową Wyspę. Jest to bardzo fajne miejsce, szczególnie jak się weźmie pod uwagę fakt, że swoją siedzibę ma tutaj Ryanair, więc bardzo łatwo wyskoczyć w dowolne miejsce w Europie. Po drugie, tubylcy mówią tutaj po angielsku, więc jest to pierwszy kraj, w którym zamieszkałam, poza Polską, w którym mogę się swobodnie komunikować. Poza tym, w moim przypadku z samego YouTube'a żyć się nie da, więc tak jak Wam mówiłam, jakoś na to hobby trzeba zarabiać. Od mojej przeprowadzki minął już prawie rok. Czas bardzo szybko leci. Zdążyłam się tutaj troszeczkę rozejrzeć. Wyspa w końcu nie jest jakaś szczególnie wielka. Powiem Wam o tym, co mnie tutaj zauroczyło, bo zauroczyło mnie bardzo wiele rzeczy. Bardzo wiele rzeczy w Irlandii, ale też bardzo wiele rzeczy w Dublinie. Więc dzisiaj Dublin w samych superlatywach, przez różowe okulary, tylko achy i ochy. Bardzo dobrze wymierzyłam, bo akurat doszłam na Grafton Street, a to jest jedna z tych rzeczy, które w Dublinie mi się bardzo podobają. To jest moja ulubiona ulica tutaj. Zaraz zobaczycie dlaczego. Oprócz tego, że jest to jedna z najdroższych ulic świata, to właśnie tutaj wielu muzyków rozpoczynało swoje wielkie kariery. A w okresie bożonarodzeniowym można tutaj też było spotkać na przykład koncertującego Bono z YouTube. Często, kiedy zespoły muzyczne szukają frontmenów, przyjeżdżają właśnie na tę ulicę po to, aby złowić talenty. Zdarza się również, że ktoś może zaproponować komuś wydanie płyty, więc wiecie, granie tutaj to jest nie tylko zbieranie kasy, to jest tak naprawdę drugorzędne, bo to jest naprawdę świetna promocja. To jest miasto, w którym nie da się być smutnym. A jeżeli jest Ci smutno, to przychodzisz tutaj, posłuchasz sobie fajnej muzyki i od razu poprawia Ci się humor. Chyba, że potrzebujesz czegoś więcej, to zawsze możesz skoczyć do jednego z wielu pubów. W wielu pubach również jest muzyka na żywo. Muzycy grają za pintę, to znaczy piją za darmo, kiedy grają. Jeżeli chcesz trochę spokoju, siadasz przy stoliku. Jeżeli chcesz kogoś poznać, stajesz przy barze. Na bank zaraz zyskasz nowych przyjaciół. W ogóle Irlandczycy są bardzo przyjaźni. Było o muzykach, pubach, ludziach, no to teraz troszeczkę o samym mieście. Dublin jest zdecydowanie najbardziej wolną stolicą, w jakiej kiedykolwiek mieszkałam. Wszystko dzieje się tutaj bardzo powoli. Ludzie chodzą powoli, ruch uliczny jest powolny, rzadko słychać klaksony. Nawet jeżeli zdarzy się komuś wejść na ulicę pod rozpędzony samochód, to i tak kierowcy zachowują zimną krew. A tak swoją drogą,
przechodzenie na czerwonym świetle jest tutaj powszechnie akceptowalne. To jest najlepszy możliwy układ, bo tak naprawdę mam wszystkie benefity, które płyną z tego, że mogę mieszkać w dużym mieście, a równocześnie wcale tak bardzo tego nie odczuwam, że jestem w tym wielkim mieście. Zabudowa jest tutaj niska i bardzo ciekawa. Jest tutaj na przykład bardzo dużo tego typu domów. No i oczywiście mieszkania z charakterystycznymi, kolorowymi drzwiami. Ale to, co mi się najbardziej podoba w tej architekturze, to są elementy historii, które są wkomponowane w całe miasto tutaj. Tak więc na przykład mamy ruiny starego kościoła, a tuż obok nowe osiedle mieszkalne. A tam za górką znajduje się jeszcze jedna fajna historyczna rzecz. Za chwilę tam pójdziemy i Wam to pokażę. Spójrzcie tam w dół. Stary celtycki krzyż, ot tak po prostu stojący przy drodze. Irlandia to szmaragdowa wyspa. Jest tutaj 1000 odcieni zieleni. Albo 100, ale i tak bardzo dużo. Zobaczcie sami, jest prawie połowa listopada, a trawa jest tutaj tak zielona. Prawie każda dzielnica ma, nie prawie, no każda dzielnica ma swój park albo skwerek. W parkach najczęściej są siłownie na wolnym powietrzu. Albo takie, jak tutaj widzicie, boiska do gry. A teraz największy smaczek Dublina. Jego położenie. Dublin rozpięty jest pomiędzy morzem a górami, więc chodźcie, wejdziemy trochę wyżej i pokażę Wam, jak wygląda to miasto z góry. Jest to wysiłek zdecydowanie wart poświęcenia. Jeszcze troszeczkę, jeszcze parę chwil i jesteśmy na szczycie. Zobaczycie, jak piękny rozpościera się stąd widok. Powiedzcie sami, czy to nie jest piękna lokalizacja? Tam na dole panorama Dublina i morze, a ja tutaj jestem w górach. I można tutaj dojechać komunikacją miejską, to jest najbardziej fantastyczne. Może Tatry to nie są, ale Bieszczady już przypominają. Spójrzcie sami. Spójrzcie jeszcze raz na tą piękną panoramę Dublina. Pokażę Wam, gdzie mieszkam. Mniej więcej tam, w samym środku miasta, w samym centrum, w dzielnicy Dublin 1. Mimo tego, że jestem człowiekiem, który kocha przyrodę i kocha outdoor, to zdecydowałam się zamieszkać w centrum, dlatego że stwierdziłam, że chcę poznać Dublin możliwie jak najlepiej. A w jaki sposób można to zrobić? Ano, otaczając się ludźmi, słuchając ich historii, żyjąc pośród nich, czerpiąc z tego wszystkiego, co daje nam miasto. Tak więc wałkuję ten Dublin. Wałkuję go tak jak mogę. Wyciskam go mocno jak cytrynkę, dopóki tu jestem i dopóki nogi nie poniosą mnie gdzieś indziej. Dziękuję Wam za to, że byliście dzisiaj ze mną i cieszę się, że mogłam Wam pokazać kawałek tego fantastycznego miejsca. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pa!